Cześć, Andzia. Cześć, Zbyszek. Buźka. Buźka, czemu? Jeszcze raz. Ty, Bercik, zobacz. Zobaczcie, co ja mam. Cześć, Zbyszek, co to jest? No jak to co? Elektryczny grill. Andzia, zamówiłem tego 50 sztuk. To może być przebój roku. Dla ciebie, kociku, prezent. Proszę bardzo, wypróbuj. Caw się trochę. Zbyszek, wiesz co? Jak ja ciebie widzę, to mi się zaraz cała gęba śmieje. No, bardzo ciekawe. Przecież Zbyszek to nie jest murzyn. Często ty no cały czas o tych murzynach, wiesz? Ja o murzynach? Ja o murzynach? No. A co, a może ja będę o murzynach? Ja nie gadałam o murzynach, no gadałam o menach, o supermenach. O, patrz mi, tu patrz mi na usta. Supermenach. Czekaj, no popatrz się, co on to przyniósł. Ale po mojemu to grille zawsze były na węgiel. Berci, kiedyś parowozy były na węgiel, a teraz są elektryczne, nie ma to tamto. Najnowszy krzyk mody, słuchaj, na tym mogę zrobić niezły biznes. No właśnie, a co byście dzisiaj chcieli na obiad? Co? Andzia, właśnie, wypróbuj to, ugotuj na tym obiad, zobaczysz jak wyjdzie. A ja teraz lecę na bazar, no muszę odebrać towar. Kochanie, na razie, Buźka, dobra, później się widzimy. No dobrze, to co byś chciał do jedzenia? To ja bym na tym chciał tak, żur, rolady, kluski i modro kapusta. Nie, Bercik, nie możesz całe życie jeść tego samego. No a po jakiemu nie? Słuchaj, tak, dzisiaj pójdziesz do tego Alojza, nie? To... Ale chwileczkę, przepraszam bardzo, ja ci chciałem właśnie powiedzieć, że Jopca iść poszpacerować po parku, a ty to, żebyś się tak zastanowiła nad obowiązkami, czyli jak się wywiązać z obowiązków tradycyjnej śląskiej małżonki, wiesz? I w ogóle nie powiedział, że ja chcę iść do Alojza, rozumiesz? Ale jak będziesz szukał tego Alojza, to się go spytaj, czy nie ma jakiejś książki kucharskiej. Ja to zrobiłam coś specjalnego. Alojz! No! Alojz, książkę kucharską! No przecież organizuję konkurs kulinarny, to ci możesz pożyczyć książkę kucharską. Przepraszam bardzo, nie użyłem w ogóle słowa Alojz. Ja powiedział, że ja bym chciał się iść poszpacerować po parku. A Alojze w ogóle nie chodzą po parku, bo Alojze, jak sama nazwa wskazuje, lubią sobie posiedzieć u Alojza i pieruna ją w życiu nie powiedział słowa Alojz. Ale jak pójdziesz do tego swojego parku i tam spotkasz Alojza, to się go spytaj, czy nie ma książki kucharskiej. Kurcze blady, jak Jerunie, jak idzie nie wierzyć tak własnemu mężowi. Koniec świata, no. Słuchaj, chodź no tu, coś ci powiem. Co? Teraz możesz iść do tego swojego parku. A ja ci spróbuję zrobić żur na tym grilla, bo to nie zrobię. Zdrowie pań po raz 47. Bercik, halo, obudź się, co ci jest? No coś taki smutny dzisiaj, Bercik. Chłopcy, powiedzcie mi, co ja tutaj robię. Jak co robisz? To co zawsze pijesz ze mną piwo, ty. A czemu ja w tej chwili nie jest w parku? Bercik, ty mi zaczynasz zadawać bardzo trudne pytania, wiesz? No tak, to ja ci zadam jeszcze jedne. Skąd te kobiety to wszystko wiedzą? No przecież ja tu w ogóle dzisiaj nie miał przychodzić. Czemu ja tu jest? Skąd wiedzą? Przecież to jest proste. Zawsze o tej godzinie żeś u mnie jest. No tak, ale dzisiaj żeś w ogóle nie miał zamiaru tu przychodzić. Ja wychodził i opowiedział Andzi, że ja się idę do parku pochodzić. A ona powiedziała, na pewno trafisz do Alojza. No i co? I Jurzek tu jest. Wiesz co? Wypija to, nalej mi jeszcze jedno piwo, bo to jest niemożliwe. Jak te kobiety to wszystko przewidują? Ona 3 ruchy do przodu moje przewiduje. No jak ona to robi, no? Nie ma mowy, chłopie. Pij prędko te piwo i wyrywajcie stąd, bo ja sam dzisiaj mam konkurs. Po jakim? Jaki konkurs? No na śląskie żarcie. Przecież o tym już chłopie tydzień w gazetach stoi i ja ci już to godą. To skuli takiej głupoty, ja się nie mogę spokojnie u ciebie piwa napić. Wyciepujesz nos. No. Ty, ale weź uważaj no jakieś dobre jedzenie śląskie. Przynieś. Chłopie, wiesz jakie są cenne nagrody? Sam prezydent je będzie ocenił. Jeronie, ja muszę mieć jakiś podsłuch. To jest niemożliwe. Słuchajcie, to jest niemożliwe. Ja się co ino pomyśla, to ona wszystko słyszy. Każde słowo. To jest niemożliwe, ty. Cześć, Andzia! Ewa! Kaj, Bercik. Bercik poszedł do... Przepraszam, do parku. Ewa, jak ja cię dawno nie widziałam. Kaś to tak długo było? Wróciłem z Paryża. Z pełnego sukcesu w tournée.
Tyś był w Paryżu. A ja. Ty, a możesz się ta twoja kapela? Oczywiście. Heavy Metal Band. Mamy same sukcesy. Godam ci. Znaczy ostatnio, że zaczynał na zmywaku, ale teraz, że awansował. Na kierownika, pomocnika sali. To co, to ty nie żyjesz z graniu? Nie, no z graniu i z gotowaniu. No wiesz, że rock'n'roll wymaga poświęcenia, Andzia, nie jest tak lekko. Ale jakby nie było grania, zrobiłeś kurs na kucharza i to się wyrówna, wiesz? Coś ty powiedział, na kucharza? No. Iwald, ty śpi z nieba spod. Pójdź szybko do kuchni. Ty, Bercik, ja się tak myśla, wiesz, i to wcale nie jest takie ciężkie, żeby zgodnąć, kaj ty będziesz i co ty będziesz od na obiad. Przecież, chłopie, ty od 20 lat nic inkszego nie robisz, no chodzisz albo do Alojza, a na obiad to jesz albo żur, albo śląsko rolada. Nieprawda, żody nie wie, co w tej chwili robię. Ino moja Andzia. Cześć, chłopie. Cześć. Wiedziałem, że tu jesteś. Wiedziałem. No patrz, tyś z nią jest w zmowie, ja wychodzę. Co, zaraz. Co? W jakiej zmowie? Gdzie idziesz? Spokojnie, siadaj. No to ja, no bo to jest tak, kurczę blady, nie dość, że ty mnie szpiegujesz, sami zdrajcy mnie w koło otaczają, jeszcze ty mi korzy szybko dopijać piwo, pierno, nie ma czasu, bo jakiś konkurs tu moi temu. Ale spokojnie, te trzecie piwko się jeszcze wypijesz. O to ja tyś poproszę, bo czuję, że coś mnie zbiro grypa, wiesz? Ty panie siedzisz w domu. Ale to jest taka grypa bezobjawowo, wiesz, po trzecim piwie ona sama przechodzi. Aha, no dobra. Dobra, wychodzę. Gdzie? No to zaraz wypi... No ale chwila, a tradycyjne śląskie trzecie piwo? Jest połednie, nie muszę wcale pić. I to nie jest tak, że ino Andzia wie, co ja w tej chwili robię. Ja wam udowodnia, że ja wiem, co ona robi w tej chwili. To prawdy! A co ona teraz robi? To zawsze o tym czasie. Siedzi w moim mieszkaniu z przystojnym afrykańskim murzynem. Daj spokój! Tak. Daj spokój! Aj, Bercik tam. Halo, znali. Już dobrze, Bercik. Ale proszę cię, więcej nie mów mi o tych murzynach, ja tego nie mogę słuchać. Jo nie jest gorszy jak Andzia. Ona przewiduje moje ruchy na 3 ruchy do przodu. To ja muszę jej ruchy przewidywać na 10 do przodu. Założa się, że teraz siedzi z murzynem. Ciekawe, jak ty żeś to wydedukował? Bo ona wie, że ja o tym czasie siedzę u Alojza. Ha? Tak? Tak. I to wystarczy do murzyna. Tak, a wiesz, jak ona nie lubi, jak ja o tym czasie przychodzę od Alojza? No. A wiesz czemu? Wiem. Bo jest południe, a ty już wracasz zawiany. Nieprawda, bo ona się dobrze bawi, a teraz ona rozprzychodza i ona musi nagle tego murzyna kajsować. Albo do szafy, albo go zawinąć pod dywan i to jest do niej bardzo nieprzyjemne, wiesz? Tak. I już ja wszystko wiem, że pan Bercik wraca od Alojza i kilka razy mu się zdarzyło znaleźć przystojnego murzyna pod dywanem, tak? Jakiś ty jest naiwny, Zbyszek. Warszawiak, ty jest naiwny jak dziecko normalnie. Ty zrozum, że kobiety śląskie są perfekcyjne. Jak tradycyjno śląsko kobieta się wymyśli, że ona schowie tego murzyna, to go tak schowie, że go żaden gorol nie znajdzie. A nawet hajer przodowy może mieć z tym problemy. Tak jest. No. Czego największym przykładem jesteś ty. Gadasz ciągle o tych murzynach, ale żeś ani jednego, ani pół murzyna żeś nie znalazł w swoim domu. A widzisz, jak chcesz, to ty umiesz nawet mądrze myśleć. Dlatego teraz idę wcześniej i zaraz ją nakryję. Chodź! Tego trzeba przewrócić. O, wiesz, już jest dobry. A jest ten murzyn! Jest! Murzyn! Murzyn! Chodź sam, murzyn! Bercik! Spokoj! Cześć, chłopie, co ci się, ty? Ewa! No, kupelat! Kupelat, no, cześć! Chwila. Się, no. Ewa, od kiedy ty żeś jest murzyn? Ja jest murzyn? Przecież ci łobie odważa. Ale przepraszam bardzo. Andzia, czy ja cię mogę na chwileczkę prosić? Ale tu... Na moment, proszę bardzo. Ewa, no jak na tym grillu, dobrze? Co on tu robi? Co to ma znaczyć, no? No co? Obiad nam gotuje. Przecież on skończył szkołę kucharską w Paryżu. Tak? Ten murzyn, znaczy ten Ewald. No ten Ewald, twój kolega. Kurczę blady, jak ty myślisz, że jak on jest biały, to ja się dam nabrać na kosz do twoja sztuczka. Berci, przestań fanzorić, nie ma białych murzynów. Ale pomyśl, jaki będzie super obiad. No nie ma to tamto. A może to jest murzyn bezobjawowy, co? I co? Smakuje? Ewald, no zawsze uwielbiała chrupnioki z grilla. Widzisz? Ty, ale jak to ładnie wygląda. Ewald, ty jesteś lepszym kucharzem jak muzykiem. No nie ma to tamto. Ej, Bercik, tego nie jest. To jest element ozdobny. Element ozdobny? No to!
No bo to nie jest do jedzenia, ale patrz, jak pięknie wygląda. I ta pięknie wygląda, a pluzina na kotlecie idzie pawia puścić normalnie. A nie, no widzisz, ty się nie zna, no. No przecież w Duma to se możesz jeść byle jak chcesz. A weź sobie wyobraź ekskluzywną francuską restaurację. Przecież tam to nie ino musi smakować, to musi wyglądać, rozumiesz? Tak, no to też, to jest jak mezzoprawo, no. No. Dobrze gadam? Revelation. No, revelation. A czekaj, a weź sobie wyobraź konkurs kulinarny. Może to? No właśnie, coś takiego jest dzisiaj, pokaz jedzenia u Alojza. Tak. I sobie wyobraź, że startuje 100 kucharzy i teraz każdy oczywiście super gotuje, nie? Sama szpica. I Kery wygrał? No, Kery. No ten wygrał, Kery wniesie te żarcie w najlepszej oprawie. Tak. I zanim każdy z tych, wiesz, tych sędziów spróbuje, już masz punkty. Dokładnie. No nie ma to tamto. Patrzą i mówią, mi jest super. Nie ma to tamto. Pierunie, jasne. Ida. Ale właśnie, jak ty idziesz? Z Krupniokiem do Alojza? Ida do Alojza. Do Alojza! Tak, ja ci zaraz pokażę, że jest prawdziwy hop. Hop, Kery umie zarobić kupa szmalu, no. Ale nie do rynki, no zamień to do jakiejś folii, do serwetki. Na razie się to schowia tak, a potem do kapsy, no. Lecimy. Na razie. O matko, zaś się zaczyna. O jest. Smacznego. Ja wymucę ją. Alojz! Nie teraz, chłopie, nie teraz, ja już mam konkurs zarósł. Ale czy mi się to przesłyszało, czyś ty mi proponował udział w tym konkursie? Nie no, żartował, że... Słuchaj, powiedz mi, jako tu jest główna nagroda? 1000 złotych, miasto Katowice funduje. Nie, Runie, 1000 złotych. 1000 złotych, ja muszę w tym wziąć udział. Berci, przecież ty nie umiesz gotować. Może umie, a może nie umie, no. No ale jako ty umiesz robić śląsko potrawa, no jako? Chłopie, tu będą zawodowe kucharze. Wiesz ty, jakie one robią potrawy? Nawet tego nie wypowiesz. O, Chateaubriand, kotlet à la Silesia. Tak? A co to jest? No Krupniok. Nie, to jest Chateau Krupniok à la Corfantego, czynności mieszkania 6. I ty chcesz to dać prezydentowi do degustacji? A skąd, za co ty mnie możesz? Ja mu to chcę dać normalnie, do żarcio. Kurde, żarcia, degustacja to jest to samo. I no ty żerzesz, a on degustuje. Pieronie, Alojz, ale ja dokładnie wiem, co trzeba zrobić, żeby ten konkurs wygrać, no. Ja? Co? No co trzeba zrobić? No trzeba mieć dobre żarcie. Chłopie, wierz mi, żarcie tu jest najmniej ważne. A co jest ważne? Oprawa, patrz mi na usta. Oprawa. No, zapisuj mnie do konkursu, Joleca. No nie, ja zaś chyba będę miał problemy przez tego psychopaty. Chodź tu. Oj tu mój kochany. No chodź do mnie. Uspokój się. Kaj oni są, powiedz, kaj oni są! Ale ja cię proszę, Bercik. To nie jest konkurs dla ciebie, naprawdę nie. Kobieto, ty nie chcesz we mnie uwierzyć. Ja ci chcę ino pochodzać, że ja jest prawdziwy hop i ja umiał w pora minut zarobić 1000 złotych. Rozumiesz, no? Ale to jest dla ciebie za trudne. Jakby był... Coś ty powiedziała? Jakby był tak... Nie duś mnie. Za trudne? Tak, konkurs na przykład wiedzy o Gieksie, to byś zdał, ale... To innego to byś się skompromitował. Kobieto, powiedz mi, jako to jest sztuka wygrać konkurs o Gieksie, kiedy się jest Hubertem Dworniukiem Korfantego czynności mieszkania 6, no. Ale to jest konkurs kulinarny i zaś mi się skompromitujesz. Coś ty powiedziała? Dobra, Zbyszek, chodź, mamy wszystko. Mamy tak, sałata, pomidory, pomarańcze, marchewka, papryka i nawet awokado. O, przepraszam bardzo, jeszcze mnie żaden w życiu tak nie obraził. Że co? No awokado to jest owoc. Andzia, ja cię bardzo proszę, ty już stąd idź. Ja ci ino chcę pokazać, że on jest prawdziwy hop i on zarobię w pora minut, kurde blady, kupa szmalu. Idź stąd, pieruny. No i dobrze, ja wola tego nie widzieć. Dobra, idź już. Ty, Ewa, chodź ino. Co jest? Słuchaj. Ja wiem, a ty ino mi pokuż teraz. No chodź. Wszystko, czekaj. Zaczynamy. Czekaj no. O. To chyba nie będzie potrzebne na razie. To nie, dobra. Może się przydać, daj to. No i ważniejsza jest oprawa. Pokazuj wszystko, co i jak. No dobra, czekaj, widzisz? Dobra, daj Zbyniu. To damy tu. Czekaj, tu. Jest rewelacją. Ty, ale panowie, ale co? Myślicie, że to wystarczy? Ewa, co o tym myślisz? Tego już jest za dużo. Za dużo? Okay. Jak za dużo? Oprawy nigdy nie jest za dużo, rozumiesz? Tyś coś godał
O jakiejś pokrywce czy coś? Nie, no pokrywka dopiero na końcu. Chociaż czekaj, czekaj. Dobra, to ja skoczę do domu po pokrywka. Zbyszek, kiedy jest ten konkurs? No, za 2 godziny. O, to zdążę. Dobra. Kurczę, zadę. Czekaj, daj nam skosztować. Becie, no co ty? Przestań, no. No czekaj, proszę. Słuchaj, a może ja skoczę na bazar, dobra? Nie, no poczekaj. Pamiętaj, oprawy nigdy nie jest za dużo. To musi być normalnie taka oprawa, jak jeszcze nikt w życiu nie widział. My musimy tak prezydenta normalnie olśnić. No dobrze, słuchaj, on i tak będzie olśniony, jak zobaczy, nie przejmuj się. A jak jeszcze zje tego krupnioka, to człowieku, to będzie zadowolony. Ale słuchaj, to nie jest mecz. To nie jest mecz, pamiętaj, to są zawody kulinarne, rozumiesz, Berci? No i właśnie wiem, ale jak ja się tak porówną z meczem, te race, te światło, te flagi, te rozporęty. Dobra, to może najpierw postaw, bo jak będziesz tak ruszał, to wiesz, to nie jest flaga, no. To właśnie... Słuchaj, to ja lecę na bazar. A ty nie ruszaj tego, zaraz wracam. Popatrz sobie to, zobacz tam, ładnie pan to zrobił, naprawdę. To zrobił to naprawdę artystycznie. No. Ja idę, zaraz wrócę. Dobra. Na razie. Kurczę, blady. To musi być normalnie takie mega gigantyczne oprawy, normalnie szok. Zbyszek, no. No chodź, no. No spokojnie, no. Przecież idę. A ty kaj się szwindosz, przecież miałeś im pomóc, no. Spokojnie, ty twój prezydent dopiero podjeżdżał, ty. Jerunie, prezydent podjeżdżał. Jasny gwint, prezydent podjeżdżał, no to już koniec, no to masakra, no. No wszystko na darmo, no. Na darmo, spokojnie. No wszystko na darmo. Nie panikuj, że się ostatni na liście zdążysz. Doprawdy, Jerzek, ostatni? No. Tak, jesteś ostatni i mam jeszcze dobrą godzinę na przygotowanie. Kurczę, jak ja jest ostatni, no to jest masakra. Przecież po tylu zawodnikach, przecież on będzie na żarty, no. Kto za? No prezydent, chłopcy. Uruchamiamy wariant B. Jaki? Słuchaj, musimy ta oprawa zrobić jeszcze bardziej efektowną niż jak myślą. Słuchaj. Potrzebuję twojej kapeli, twoja wersja muzyczna. No, chaj masz ten zespół. W Paryżu. W Paryżu, to będzie problem. No wymyśl coś, no. Co? Lecik, ale co on ci wymyśli? Czyli ci nie teleportuje tego zespołu z Paryża w ciągu godziny, no nie? No. Tak? Oczywiście, to co? To ja się mu poddać może. Może Gorol by się poddał, ale Hannes się nigdy nie poddał. Bo ja się nie poddam, a wy mi w tym pomożecie. No po to my sam są i no powiedz nam kiedy, jak i co. O, dobra. No i panie prezydencie, to było 9. danie, to były żeberka a la szopienice. Muszę przyznać, bardzo taki wysublimowany śląski smak. Bardzo dobre. Ile punktów? Panie, panowie, myślę, to żeberka są na 8. Daję 8 punktów. I najwyższy czas, bardzo dziękuję, żeby teraz dać ostatnie danie. Danie numer 10. Niespodzianka. Krupniok a la heavy metal produkcji Hubert. Andzia, co ty tu robisz? Dzień dobry. O, pan prezydent, przepraszam bardzo. Można? Można. Panie Alozie. Pomalutku. 10. danie, tak? 10. ostatnie danie. To bardzo dobrze, proszę państwa, bo żołądek nie sługa, prawda? Rozumiecie państwo, dania są wszystkie wspaniałe, ale no ileż można? Panie prezydencie, jak pan mówił, panie Alozie? Krupniok a la heavy metal. Heavy metal krupniok, każdy by go zeżar, diabeł go usmażył, heavy metal krupniok. Produkcja Hubert Dworniok! No dobrze, ale gdzie jest to danie? Gdzie jest ten krupniok? A nie za ostre? Wie pan co, szczerze mówiąc, panie Alozie, ja lubię takie mniej ostre potrawy. Naprawdę takie bardziej... Czekaj, zaraz będę miał mniej ostre, uważaj. Wow, o matko! Happy krupniok to you, happy krupniok to you. Happy krupniok, Mr. Prezydent. Happy krupniok to you. Uuuu!
No dobrze. Proszę wiecie, wiecie, no, no mocne, proszę państwa, naprawdę mocne, mocne. Czekajcie chwila. No, można? Zaraz, niech mnie no wyciągną z tej skrzyni, opty. Czekaj. Bardzo dziękuję. Bardzo czekaj. Dziękuję. I weźcie ta skrzynia na bok. Szybce można. Tak. Mister prezydent. Panie Miss Dworniok. Bardzo dziękuję. Można? Ja. Jak pan mówił, Krupniok heavy... Heavy metal. Heavy metal. No cóż, lubię mniej ostre, ale proszę państwa, spróbuję. Spróbuję. Pozwólcie państwo. No zaraz. Zaraz, ale proszę mi powiedzieć... Panie Dworniok, gdzie jest ten Krupniok? Kurczę, blady ty. No nie. Mówię, jak ciebie zrobili prezydentem, jak ty w oprawie nie umiesz znaleźć Krupnioka, no? Nie umiesz znaleźć? Gdzie on jest? Chwila, no przecież Krupniok jest. Gdzie on jest? Jest Krupniok. Nie umiesz znaleźć. Jeronie, panie Alojzie. Jeronie, chwila, no. Panie Alojzie. Ale on tu był, no. I wiedział, że o czymś zapomniał. Ja z tych widz, Ewald, ratuj. Kaj jest ten Krupniok? No kaj jest ten Krupniok? Nie ma Krupnioka! A! Pierunie, nie ma Krupnioka! Nie ma Krupnioka! Pierunie, nie ma Krupnioka! No, ja uważam, Bercik, byłeś wielki, nie ma to tamto. Wielki. Przecież ty byś się mógł teraz już normalnie ubrać. No jasne, teraz wrzeszcz na mnie, wrzeszcz, wiesz? No pewnie, bo ty się zawsze bierzesz za rzecz, na którą się w ogóle nie znasz. Wiesz co, ty mnie w ogóle nie zuchłasz. Nie lokuj się, no. Ja chciał ino zarobić trochę kasy, ja chciał ino być, no pokazać ci, że jest prawdziwym facetem, no. Leci, proszę się. Mąż, mistrzostwo świata, człowieku, co? Mąż podpisuj. Zaraz, co to jest? Umowa, cały twój występ był nagrany na komórka. I oto wysłał mojemu agentowi w Paryżu. Jak on cię zobaczył. No to co? To go do podpisuj z tym hopem umowa. Od niedzieli będziesz zarabiał 500 euro za jeden występ. Ale za jaki występ? Za jaki? No. W Paryżu. W największym paryskim klubie dla transwestytów. O matko! Że jak? Właśnie tak. Tak jest. Proszę bardzo, a ty widzisz, ty wy mnie nigdy nie wierzysz, widzisz? Ja tego nigdy nie robiła, a teraz to chyba zemdleję. Jasne, zemdlej, jasne. Widzisz, a wy biedne faceciki, patrzcie, tak wygląda facet, który zarobił 500 euro za jeden występ. Tak wygląda prawdziwy śląski murzyn przodowy. Tak wygląda prawdziwy hop.